Polskie Radio. Na cztery ręce. 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 Dzień dobry, dobry wieczór, 8 po 23. Hubert Augustyniak, obok mnie jak zwykle o tej porze Łukasz Napora. Jak zwykle, chociaż jakiś czas nas nie było. No, bo ja byłem bardzo zajęty. No to dwa tygodnie temu, a potem w zeszłym tygodniu wszyscy byliśmy zajęci, tak, narodowym obowiązkiem urządzania manifestacji. Nas nie było, ale już jesteśmy, wracamy. Wszystko co złego to nie my, chociaż będziemy z wami do pierwszej. I się wiele może wydarzyć jeszcze złego w tym czasie. Ale i też wiele dobrego. Jak to ładnie powiedziałeś na naszych stronach Polskiego Radia, to był najlepszy set całego Audio River. Ten set, który już za kilka minut. Tak, dla mnie muszę tak powiedzieć, bo TBI, bo o nim mówimy, którego będziemy pokazywać, podobał mi się najbardziej podczas imprezy, a potem jestem już mądrzejszy o przesłuchanie prawie wszystkich setów, które były nagrywane w całości przez czwórkę. Obejrzałem to i tę większość, którą widziałem, mogę ocenić, że była słabsza od tego, co zobaczymy za moment. No ja mogę powiedzieć, że Turgira poznałem kilka lat temu w Krakowie jeszcze na imprezie i tak patrzę po zdjęciu, że się nie zmienił za bardzo. W ogóle. Nadal nosi czapki, nadal luźne takie stroje sportowe. No ciekawiej wygląda, tak dresowo trochę. Tak, 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 tak. Nawet trzeba przyznać, że jeśli chodzi o drum and bass, no to po prostu... Drum and dress. Drum and dress, no ładnie, to chyba by się obraził, jakby usłyszał. Nie zrozumiałby. Ale musimy przejść, bo teraz jeszcze będą oni dużo mówić. Tak, ale ja chciałem powiedzieć, że tylko, że mało jest mocarzy takich jak on. Mocarzy? Mocarzzy. Ale mówisz w sensie o sensie fashion? Nie, w sensie dźwięku. Nie, w kwestię fashion nie będziemy wchodzić, chyba że Ewelina go o to zapytała, bo teraz pierwsza część rozmowy z Tibim, którą przeprowadziła Ewelina Grygiel, a już za chwilę fragment z jego występu na tegorocznym Audio River. Oczywiście zachęcamy do komentarzy. facebook.com/4. My name's TV, you're listening to Szwórka, Polska Radio. I would like to talk to you about your... Porozmawiajmy o twoich początkach. Dlaczego zdecydowałeś się na granie akurat drum and bass? Why not? Why drum and bass? To było bardzo naturalne. Zostałem DJ-em bardzo wcześnie. Miałem wtedy 12 lat, bo zafascynowałem się muzyką elektroniczną, która powstawała pod koniec lat 80. i na początku lat 90. W 1991 roku, gdy wyjechałem na wycieczkę szkolną do Anglii, odkryłem tam muzykę z wytwórni niszowych, tak zwane white labels. Takich dźwięków nigdy wcześniej nie słyszałem. Był to breakbeat, hardcore, gatunek, który z czasem wyewoluował w drum and bass. Czyli jestem z nim związany od samego początku, od narodzin gatunku. A czy zauważyłeś taki nowy trend w muzyce? Przejście z drum and bass w stronę dubstepu lub łączenie tych dwóch gatunków? Tak, zresztą bez drum and bassu nie byłoby dubstepu. Miał on przecież ogromny wpływ na artystów dubstepowych. Zresztą wielu producentów drum and bassowych opanowało technikę potrzebną do tworzenia dubstepu. Jeśli naprawdę chcesz się zająć muzyką, a jesteś producentem drum and bassu, to pewnie bierz się za dubstep. A nie uważasz, że wiele ludzi ma już po prostu dość dubstepu, bo wszędzie, w klubach czy pubach, słuchać właśnie tę muzykę? Tak, dzieje się z każdym nowym gatunkiem muzycznym, który się pojawia. Pamiętam, jak było parę lat temu z UK Garage czy Drum and Bass, kiedy stał się popularny. W połowie lat 90. wszyscy, od Bjork po Davida Bowiego, chcieli mieć Drum and Bass na swoich płytach. A jeśli chodzi o dubstep, to są tu pewne różnice. On z założenia jest bardziej mainstreamowy. Zresztą zdążył się już wpisać w popkulturę. A czy jest czasem denerwujący? Tak, zdarza się. Ale gdy mi się coś nie podoba, to po prostu wyłączam radio. Powiedz nam proszę o swojej nowej płycie, która ma się ukazać niedługo. Przez 4 lata pracowałem nad nowym albumem wraz z moim muzycznym partnerem Kaylixem. Pracowaliśmy w studiu w Londynie i właśnie skończyliśmy nagrywanie, ale jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie ukaże się płyta. Wciąż prowadzimy negocjacje z firmami wydawniczymi. Zainteresowanych jest parę dużych wytwórni. Album zawiera tylko drum and bass, żadnego dubstepu ani innych gatunków. Ale co ciekawe, mamy gotowy już kolejny album, na którym gramy minimal, house, Progressive House. Także będziemy iść w stronę nowych brzmień. A dlaczego?
Ponieważ nie ma co ukrywać, starzeję się i chciałbym spróbować innych rzeczy, bo przecież gram drum and bass od tylu lat. Wciąż kocham go na zabój, ale nie chciałbym skazywać się na jedną drogę. Jest ich przecież tyle do wyboru. Mogę rozwijać się w dowolnym kierunku. W takim razie, który z tych gatunków, które wymieniłeś, jest najbardziej interesujący? W tym momencie chciałbym robić coś zbliżonego do tego, co robi Trent Miller. Uwielbiam to, co on gra i żałuję, że nie byłem na jego koncercie na festiwalu. Interesuje mnie Deep Progressive House, Tech House, a jeśli taka muzyka jest dobrze zrealizowana, to fantastycznie się jej słucha. Poza tym brzmi bardziej dojrzale. Nie chodzi tu o beats, o moc, ale o muzykalność, jakąś podróż. Im jestem starszy, tym bardziej chcę słuchać takiej właśnie muzyki i tak chcę grać. Wspomniałeś o podróży, zatem muzyka jest podróżą? Muzyka jest ścieżką dźwiękową mojego życia, a moje życie jest jedną wielką podróżą. Zatem muzyka z pewnością jest wyprawą. A czy jest ważna? Jest dla mnie wszystkim. Bez muzyki nie ma kolorów, a ja nie chciałbym żyć w czarno-białym świecie. Pięknie to powiedziałeś. To była pierwsza część rozmowy Eweliny Grygiel z T-Beam. Druga część już niedługo. Chciałeś się odnieść do... Chciałem się odnieść, bo on powiedział coś bardzo ważnego. On powiedział, że kręcą go inne, produkowanie innej muzyki, jak Deep Progressive House, przez to, że są bardziej kompleksowe muzycznie, skomplikowane, rozwinięte i bardziej dojrzałe się wydają i że on chce taką muzykę robić. Ale w tym secie drum and bassowym jest kilka właśnie takich historii, które gdzieś tam przechodzą z dwóch, trzech elementów, są złożone. Mhm. Myśmy stali przez półtorej godziny z bratem w piasek w ryci po prostu, bo to nie było po prostu granie, fajne miksowanie. To wszystko brzmiało jak taki progresywny set, który ma za zadanie, wiesz, taką sinusoidalną budowę ma, wiesz, że odpuszcza, znowu dorzuca. Masakra. Dla mnie jeden z setów, które będę pamiętał do końca życia. Te emocje, które ją wywołał. Także... No, to ja totalnie nie jestem zaskoczony tym, co mówisz, bo on już tak grał 7 lat temu, jak go właśnie widziałem w Krakowie, więc po prostu rozwija się w tym kierunku i bardzo dobrze. Aczkolwiek widzę, że zaszła pewna zmiana, bo jak ja z nim rozmawiałem 7 lat temu, to on był po prostu tak totalnie w ten drum and bass wciągnięty, że jak go zapytałem, czy kiedykolwiek mu przychodzi na myśl produkowanie jakichś innych brzmień klubowych, to powiedział nie, absolutnie, nigdy w życiu. Fanatyzm przechodzi z wiekiem, no nie? Tak, 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 najwyraźniej człowiek łagodnieje. No dobrze, to dość naszego gadania, czas na Tibiego, czyli Torgera Bersa. Aha, ważna rzecz, przepraszamy za dżingle, ale artysta poprosił, żeby wrzucać dżingle, które będą psuć te kawałki, które usłyszycie w secie, dlatego że to są numery z jego, w większości z jego nowego albumu, które nie są jeszcze wydane i on po prostu nie chciał, żeby one były wykorzystywane potem w jakichś setach. Także osobiście starałem się umieścić te dżingle w miejscach, które nie będą tak przykre. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się je schować przed waszą wrażliwością muzyczną. I dlatego właśnie mówiłem, że co złego, to nie my. No właśnie, to ja.
it appears that we're reaching a period when our senses and our minds will no longer respond to moderate stimulation. And the girls with the knee socks rocking the braces, yeah. It was basketball and smoking pot and pushing down the pedal till the motor's hot. Rum and coke a lot, call my coma stare. When push came to serve, it was love. Listen, it was getting dead to smoking cigarettes. It was zigzag papers, time to build a spliff. It was getting digits, time to hit and miss. It was happiness, lies and kids. Come on, it was making out for hours, sharing a shower. It was sleepover parties, it was midnight hours, yeah. Getting into fights, dodging the cops. We was rocking the club on the drop. About time, cause time went golden, aging now. And
keep it live through 95. Fat booming cassettes when the box rocks. It was gazing the lights from the rooftop, and then grinding the slides in the boondocks. It was pink checkered shirts over long sleeves. It was trip to the dam for the strong weed. We were so free and wild, it was gnarly. Yo, it was party bullshit, not to party. It was two-wheel and three-wheel and four-wheel drive. It was hip-hop and jungle and reggae live. Love, unity, respect, vibes. It was ladybug, humbug, and butterfly. It was death, jam, jokes, and delirious. All them old folks complaining, fearing us, cause our magic was strong and mysterious. We got serious on the drop.
Miazga ktoś napisał, nie? Jaki Łukasz Napora na Facebooku. Nie znam typa. Ja też nie znam. To był TB z festiwalu Audio River. Tak, to był TB i wyobraźcie sobie, że tego było trzy razy tyle, co teraz, bo to było... Ale dzięki. Jesteś. Na pocieszenie powiem tylko, że ja mam jeszcze jakieś 40 minut, nie mam całej reszty, ale... Zaraz ci skasuję, nie będziesz miał. Tak. No, ale to był... on, nie wiem, czy on nie przedłużył w ogóle swojego seta i nie grał de facto dwóch zamiast półtorej. Może ktoś pamięta lepiej niż ja. No może, 70.044 może. Super klimat napisał Marcin. Na żywo ta nuta niszczyła, to tylko jeden z komentarzy. Generalnie jest ich bardzo dużo i Aleksandra przykład napisał, że set wgniótł w piasek na Audio River. No tam, właśnie, tam właśnie Krzysiek narzeka, że niektórzy słabo tańczyli, ale ja pamiętam, która to była godzina i po dwóch nocach chodzenia po piasku, skakania po piasku... Lepiej się nie da. Lepiej się nie da, naprawdę. Słuchajcie, to teraz po secie TB'ego czas na drugą część wywiadu z, który który przeprowadziła Ewelina Grygiel, a my za chwilę do was wracamy. You've been to Poland. Byłeś w Polsce parę razy. Co możesz powiedzieć o polskiej publiczności? Zawsze czuję się bardzo doceniony. Wszystkie koncerty, które grałem w Polsce, były po prostu świetne. Nigdy nie zdarzył mi się jakiś zły. Z Polakami łączy nas miłość do muzyki i rozumienie jej. Poza tym mam w Polsce wielu oddanych fanów, których spotkałem dziś na festiwalu. Podchodzili do mnie i mówili: znam cię tyle lat, wiem, że nie zawiedziesz nas. Nigdy nie zawodzisz. Fajnie, że tu jesteś. To takie miłe. Dotarcie na festiwal zajęło mi aż 14 godzin, ale było warto. Mam nadzieję, że nie jesteś zmęczony. Jestem, ale gdy tylko wejdę na scenę, od razu mi przejdzie. A powiedz, co czerpiesz od tłumu? Granie przed tak dużą widownią to prawdziwy zaszczyt i wielkie uznanie, ale tylko parę osób może to poczuć. Ja staram się po prostu robić to, co najlepiej umiem i oddawać wszystko publiczności. Gdy widzisz na swoim koncercie świetnie bawiących się ludzi, dla których jest to coś wyjątkowego, co wtedy czujesz? To są momenty, gdy czas staje w miejscu. Może to banalne, co powiem, ale jest to taka chwila, gdy stajemy się wszyscy jednością. Porozumiewamy się uniwersalnym językiem muzyki. I w tym właśnie momencie nic innego się nie liczy. Tylko ta chwila. I właśnie o to chodzi. O zagubienie się w muzyce. Czy masz ulubione miejsca do grania? Czy są to na przykład festiwale, duże lub mniejsze, tak jak Audio River? Czy może jednak małe kluby? Lubię wszystkie te miejsca. Tak jak dziś na festiwalu atmosfera była wręcz elektryzująca. Wczoraj natomiast grałem w małym klubie w Wiedniu. Może dla 400 osób i tam także atmosfera była elektryzująca. Gdy jestem w małym klubie, atmosfera robi się bardziej intymna i wtedy staram się grać troszkę inaczej. Gdy jestem na festiwalu, sięgam nieco dalej. Gram tak, żeby ludzie z ostatnich rzędów wszystko słyszeli. Ale nie potrafię powiedzieć, czy wolę małe kluby czy festiwale. To są różne doświadczenia. Ale stoi za nimi ta sama ideologia. Przecież na końcu i tak zawsze jest muzyka. Thank you for the interview. Thanks for having me, I appreciate it. Thank you very much. Ops. O, już jesteśmy, jak to się szybko ciekawe, porobiło. Ciekawe, czy Krzysiek usłyszał, co o nim mówiłem przed chwilą. Nie wiem. 8 minut pozostało do północy. My do was wracamy oczywiście po północy. To była druga część rozmowy i druga i ostatnia Eweliny Grygiel z TB'im. Krzysiek napisał, że widać różnicę między tańcem na zmęczeniu, a tańczeniem nie do rytmu. Ale ja się odniosłem do jego innej wypowiedzi. Tak, do tej wypowiedzi, poczekaj, że jakaś taka jest że widok sztywna. Ludzi mających rytm na imprezach DNB jest tak magiczny. On 29 minut tak? temu napisał, że właśnie coś za sztywno ludzie są. Aż za sztywni, o to chodzi. Ja mam dobrą pamięć. Dobrze, a ja nie widziałem tej wypowiedzi. No widzisz, rozumiem. Bo się spóźniłeś. Nie doczytałem tam w tamtym miejscu. No nieważne. Reklamy. Tak, tak, teraz reklamy. Potem wracamy do was po północy i zdradzę, że mniej więcej kwadrans po przybędzie do nas gość. Gość z Berlińczykiem, dubstepowcem, zagrał nas na żywo, a mało tego, będzie fajnie. Zapraszamy.